Obchody Dni Miłomłyna rozpoczęto uroczystym nabożeństwem w kościele świętego Bartłomieja. Kiedy część duchowa została odprawiona, przyszedł czas na zabawę. W tym roku najsilniejsi mieszkańcy gminy i miasta mogli sprawdzić swoją krzepę w drugich mistrzostwach w siłowaniu na rękę. W ramach obchodów nie zabrakło części muzycznej, która trwała do późnej nocy. Dni Miłomłyna to jest taki specyficzny twór, dlatego że lubimy robić coś, co jest inne niż wszyscy robią dookoła. Lubimy dawać ludziom przyjemność, która jest przyjemnością nieodgadnioną. Dlatego dzisiaj u nas na scenie wystąpią Meksykanie na przykład. Wystąpi zespół rock'n'rollowy, który zaśpiewa standardy świetnych kapel grających na całym świecie. Miłomłyn jest takim starym miasteczkiem. Prawa miejskie uzyskowało wcześniej niż Ostróda. Pożoga wojenna spowodowała, że Miłomłyn utracił te prawa miejskie. Został zniszczony rynek tutaj szczególnie, nie ma tych kamieniczek takich, tego nastroju. Ja próbuję to pomalutku z tymi miejscowymi przedsiębiorcami odbudować. Dni Miłomłyna organizowane są zarówno dla mieszkańców gminy, jak również turystów, którzy z roku na rok coraz chętniej odwiedzają tą małą miejscowość. Miłomłyn mocno promuje się wśród żeglarzy, a wszystko to za sprawą załogi jachtu. Dzięki załodze, która pływa na naszym jachcie, jachcie Miłomłyn, promujemy się podczas Pucharu Polski Jachtów Kabinowych i tam osiągamy najlepsze wyniki i zajmujemy w tej chwili pierwsze miejsce w swojej klasie. Dni Miłomłyna to doskonała okazja do integracji lokalnego społeczeństwa, które przy skocznych rytmach może odpocząć od trudów dnia codziennego. To znaczy jest trochę czasu na zabawę, ale te Dni Miłomłyna to się nie przygotowuje w ciągu tygodnia. No to Dni Miłomłyna przygotowujemy powiedzmy od stycznia. Dni Miłomłyna to także zmagania sportowe. Na boisku miejskim mieszkańcy gminy i miasta mogli wziąć udział w turnieju piłki siatkowej, jak również w turnieju piątek piłkarskich dla dzieci i młodzieży. Nagrodami były oczywiście puchary ufundowane przez burmistrza miasta i gminy Miłomłyn.